Siemanko, siemanko, po mojemu, czyli Dawid Kanik z tej strony. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek, w trakcie którego będę nocował na łonie natury. Znajduję się aktualnie nad Jeziorem Żywieckim i też tutaj zamierzam spędzić tę noc. Dodatkowo będę pierwszy raz w życiu morsował, więc myślę, że będzie to ciekawie spędzony czas. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, jest tutaj całkiem fajnie i całkiem ładnie, ale jest jedna rzecz, która mi się nie spodobała. Jak jechałem tutaj nad jezioro, no to miałem upatrzone dwie miejscówki, które sprawdzę i które wybiorę do nocowania. I ta pierwsza to jest dramat. Bardzo ładne miejsce, ale cóż z tego, jak ludzie za barierkami przy drodze urządzają sobie wysypisko śmieci, wyrzucają wory ze śmieciami z domu, wyrzucają opony, jakieś puszki i Bóg wie co jeszcze. I przez to to miejsce nazwałbym jako dramat. Jest obrzydliwe, bo wszystko tam lata i zastanawiam się po prostu, co trzeba mieć w głowie, co ludzie mają w głowach, że robią coś takiego. Nie jestem w stanie kompletnie tego zrozumieć. I cóż nam pozostaje? No chyba tylko uczyć młodzież, uczyć dzieci, że nie wolno czegoś takiego robić, że nie powinni czegoś takiego robić, bo tych starszych się już chyba nie da zmienić. Ale młodzież i dzieci myślę, że jak najbardziej. Okej, dosyć tych smętów. Ja zabieram się za rozpalenie ogniska i przygotowanie do morsowania. Czekam aktualnie jeszcze na znajomego, bo będziemy robić to we dwójkę. On ma większe doświadczenie w tej sprawie, więc na pewno posłuży jakąś dobrą radą. Ogień chcę mieć rozpalony, bo nie wiem jak to będzie jak wyjdę. Nie mam pojęcia. A ciepło zawsze się przyda. Do rozpalenia ogniska standardowo kora brzozy, to jest dla mnie podstawa. Oraz tym razem dałem sobie tam troszeczkę wiór z jakiegoś suchego konara, które wcześniej ustrugałem. I jest od razu przyjemniej, bo mocno wieje wiatr, a przy ogniu to jednak przy ogniu. A więc my już jesteśmy w komplecie, Gustaw dotarł do mnie, bierzemy się za rozgrzewkę i za chwilę wchodzimy do wody. Mamy bardzo pogodną, sprzyjającą pogodę, lekki wiaterek. Słońce już zachodzi, ale z tego co Gustaw mówi, woda się nagrzała ponoć. Jesteśmy w tym momencie, kiedy się nagrzewała woda i właśnie tak w okolicy 15-16 to jest ten czas, w którym ta woda będzie niedługo już traciła temperaturę, a na razie ma najwyższą w ciągu dnia, jaką może mieć. Tego co kiedyś wyczytamy, to sportem nie jest. Ale będzie ciężko. Dobrze będzie. Ty już morsowałeś, ja nie. Jaki czas obstawiasz na początek? W wodzie, w środku? Pół minuty. To jest dużo czy mało? No jak dla ciebie będzie odpowiedni czas. Możesz minutę wytrzymać. Nie, ja mówię maksymalnie, ale pół minuty myślę, no. Minuta. Daj sobie minutę. Dobra, to 30 sekund było lepiej. Minuta, na żart. Zobaczymy. My już gotowi jesteśmy.
Powiem wam, że się trochę stresuję. Pan wygląda dobrze. Dobra, Gustaw, jak to robimy? Liczył do trzech i by poszedł, ja trochę będę wolnie szedł, bo niestety to widzę jakieś... Czyli co, idziemy gdzieś powiedzmy do Pępka i się zanurzamy w fali. Zanurzamy się, lecę wysoko i po prostu będziemy gdzieś tutaj mieć wodę. Dobra. Myślę, że nie ma co przedłużać. Dobra, idziemy. 3, 2, 1. O kurde. Po co to komu? O ja. O. Ja nie wytrzymam 30 sekund, no nie ma ch**a na wsi. O panie. Lecę do góry, a ja zanurzę. Wow, ale fale. Ej, nie, no teraz już nie jest tak źle. Oddech muszę się. Trzeba oddychać na pewno. No teraz już nie jest tak źle. 30, 29, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Ale widoki są na pewno przednie. 19, 18. Nie, ja już mam dość. To jest trochę wcześniej zanurzyłem. Powiem wam, że... W sumie... Początek to było... Było wesoło. Ale później... Chociaż mózg mi chyba pracuje dwa razy wolniej i chyba to, że woda się nagrzała, to nie było prawdą. Dobra, wycieramy się i idziemy do ogniska się grzać. Gustaw, jak było? Który raz już morsowałeś? No już nawet nie wiem, ale ciężko się morsuje, bo fale są duże i to jest tak jak dno strasznie nierówne. Ja już po prostu klapki nie miałem. Tylko to boleści odczułem. Ale nie było źle. Chociaż początek był. Początki zawsze najgorsze. Widzimy się za chwilę. No, jak to? Jak to jest? Tak to? Jak to z tego wygląda? Zrobiło się już całkiem ciemno, ja zostałem sam. Teraz muszę się wziąć, żeby przygotować sobie jakieś schronienie i będę chciał rozpalić na dzisiejszą noc ognisko syberyjskie, bodajże tak się to chyba nazywa, albo jakoś inaczej, nawet nie wiem. Jest to ognisko, które teoretycznie powinno płonąć całą noc. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Muszę pierwsze ściąć takie, no, dosyć duże drzewo uschnięte, które do tego mi posłuży. U mnie już prawie wszystko gotowe do nocy. Trochę szkoda, że zaczął wiać naprawdę mocny wiatr. No ale cóż, nic na to nie poradzę. Teraz tylko jedzenie na ogień. Później rozpalam ognisko syberyjskie tutaj przed moim schronieniem.
Pewnie poczytam książkę i pójdę spać. Ja właśnie jem kolację, czyli karczek z ogniska, robiony gdzieś 15-20 minut. Jest idealny. Chciałbym teraz jeszcze wspomnieć a propos mojego schronienia, w którym najczęściej śpię. Są to po prostu cztery takie pale wbite w ziemię. I nad nimi jest rozwieszone poncho, czyli taka całkiem duża peleryna, która najczęściej służy mi jako dach. Staram się wybrać takie miejsce, żeby jak najbardziej być odsłoniętym od wiatru. I na posłanie zawsze sobie kładę gałązki świerkowe albo gałązki jodły, żeby odizolować się od podłoża. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli tego nie zrobimy, to bardzo szybko stracimy ciepłotę naszego ciała. Także dwie najważniejsze rzeczy to dach nad głową, żeby nam nie padało, i odizolowanie się od podłoża. Ale byłem głodny. No nic, ja kończę jedzenie, zaraz rozpalam ognisko tutaj przed schronieniem. Pokażę dokładnie, jak to robię, bo może się przydać każdemu z was kiedyś, gdziekolwiek. Moi drodzy, ja właśnie rozpalam moje ognisko. To się nazywa chyba syberyjskie, ale nawet nie jestem pewien. I o co tutaj chodzi? Ja, w jaki sposób to zrobić? Potrzebujemy dwóch takich dosyć grubych kłód o długości, ja wiem, 2 metry, myślę, że spokojnie wystarczy. Jeżeli mamy jedną grubszą, drugą chudszą, to musimy zrobić tak, że oczywiście ta od dołu musi być grubsza. Co będzie na górze, to zaraz jeszcze zobaczycie. Teraz chodzi tutaj o to, żeby powierzchnię tej pierwszej kłody idealnie równo rozpalić, żeby ona całą powierzchnię górną miała żarzącą się. Tutaj prawie, no jak widać, już to osiągnąłem. Jeszcze tylko troszeczkę tego przypilnuję i będę mógł kontynuować dalej. Największym plusem takiego ogniska jest to, że tak naprawdę ono nie wymaga żadnej obsługi od nas. Będzie palić się samo. Im grubsze konary, tym będzie palić się dłużej, nie? To jest dosyć logiczne. Od schronienia zawsze takie ognisko warto sobie dać w odległości metra, może półtora. I ważną rzeczą jest tutaj też to, że nie polecam do używania tego ogniska drewna świerkowego, ponieważ ono ma sporo żywicy, jest takie wystrzałowe, wypuszcza dużo iskier. Co za tym idzie, jeżeli śpimy przy takim ognisku, musimy liczyć się z tym, że na przykład nasz śpiwór rano będzie dziurawy. Moje ognisko jest już gotowe na noc. Co zrobiłem w dalszej części? Na rozpaloną kłodę, która jest pod spodem, nałożyłem drugą, mniej więcej takiej samej grubości. Pilnowałem cały czas, aby ta górna również się rozpaliła, również zaczęła się żarzyć. To mi się udało. Rozpalenie takiego ogniska zajęło mi około godziny, więc troszeczkę to trwa, ale teraz jestem przynajmniej pewien, że do rana będzie mi ciepło. Bo takie ognisko, myślę, że spokojnie będzie mi płonąć do rana. Nie wiem, czy to widać na filmiku, ale żar jest wszędzie. Cały ten około 2-metrowy odcinek się żarzy i tak będzie do rana. Ja już gotowy jestem do spania. Ognisko płonie naprawdę, daje czadu. Leżę sobie w samej koszulce, pod sobą mam śpiwór i no jest mi gorąco, jest mi po prostu gorąco. Jeszcze jeden mały update.
odnośnie ogniska. Jak już nałożymy jedną kłodę na drugą, to warto sobie w jakiś sposób zabezpieczyć jakimś większym kamieniem, jakimś twardym, świeżym drewnem, wbić je w ziemię. Zabezpieczyć przed tym, żeby po prostu się nie sturlało na dół i nie sturlało się na nas, bo to by była przykra niespodzianka. Na dziś to tyle. Dobranoc i widzimy się z rana. Dzień dobry z rana. Choć tak nie do końca z rana, bo mam już grubo po 10:00. Ale nie chciało mi się wstawać, rozpadało się i ochłodziło. A śpiworze było całkiem miło. Co do nocy, to było przyjemnie. Ognisko płonęło do około 5:00 nad ranem, póki nie zaczął padać deszcz. Gdyby nie to, to myślę, że spokojnie żarzyłoby się do świtu. Daje ono bardzo dużo ciepła i nie wymaga obsługi, więc moim zdaniem na tę porę roku jest to idealne wręcz rozwiązanie. Morsowanie. Na pewno ciekawe doświadczenie, ciekawa przygoda jako pierwszy raz. Ale jak już szedłem do tej wody, to była taka walka z samym sobą, żeby nie uciekać od razu na brzeg. Po chwili już było coraz lepiej i najfajniejszym uczuciem było to, że jak się już wyszło, to było tak dziwnie, przyjemnie, ciepło. Czemu? Nie wiem, ale tak było. Polecam każdemu spróbować, na pewno każdy będzie odczuwał to wszystko na swój sposób, a jak już to zrobi, to będzie z siebie dumny. To tyle, ja już się powoli żegnam. Sprzątam swoją miejscówkę i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć i na koniec łapcie jeszcze kilka fajnych ujęć.